Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco. Widzimy się w kolejnym odcinku Don't Starve Together. Standardowo jest z nami Eryczek. Cześć wszystkim! I z nami jest dzisiaj nowy, nietypowy gość, a mianowicie dzisiaj z nami Maciej Paciej! Undecided! Dobra, jestem, dzień dobry. Ła, matko tak, święto, aż się skuliłem. Ja wiem, bo słuchajcie, jesteśmy na Discordzie i ja tu pewnie mam dremordę, ale to sorry. Nie, już cię wyciszyliśmy, już nie jesteś taki głośny jak zawsze. Jesteś cichy. Dzień dobry, jestem. Tylko ja zamarzam, bo... Tak, Maćku, tam ci zrobiliśmy skrzyneczkę, wszystkie rzeczorki są dla ciebie. Właśnie, ale nie ma jak nagrzeć tego kamienia w sumie. Właśnie, nagrzewam sobie. Tak, ognisko mu zrobiliśmy. A, masz ognisko? Tak, zrobiłem sobie. O, grasz Wendy. Czy Willow? A, patrz, no już wie, kim go Willow. Generalnie jeszcze powiem wam taką historię odnośnie, dlaczego jestem tutaj u Eryka i co się stało. Generalnie przetransportowaliśmy się, znaczy w sensie Eryk mnie przetransportował, mnie naprawił, zresztą mam całe życie i już nie mamy dwóch obozów. Stwierdziliśmy, że od tego odcinka... Trzeba całe życie, słuchajcie, ratować, no. No, tak żeście wiedzieli, w każdej grze. Trzeba się opiekować. Ale generalnie ten odcinek jest ostatnim odcinkiem wspólnym i od przyszłego odcinka będziemy dzielić odcinki z Eryczkiem. Że następny odcinek będzie jeszcze chyba u mnie, a potem już będziemy na zmianę tak sobie robić. Tak sobie wymyśliliśmy, o dzień dobry, brawo ja. No tak, to powiedz, dlaczego będzie na zmianę? To jest tajemnica, bo generalnie będzie jeszcze nowa gra survivalowa, ale o tym przekonacie się w sumie w czwartek. Tak, w czwartek będzie pierwszy odcinek, więc zapraszamy. A teraz Undecided! Jest z nami, hello! Jestem, ale nie wiem, a były takie wygwizdowo dzisiaj. Jesus. Może widziałem do dobra, niego, idę. Co? No właśnie, chodź. Idę, ja już do was idę, bo się musiałem w nagrzać, nie? Już idę. Dobrze, ale my tak w świecie, z chlebem, z solą, Maciek, znaczy, Boże Maciek, za dużo Maćka w tym Maćku. Oczywiście żarcia tu leży? Za dużo Maćka no w tym tak, Maćku. No bo zawsze te koci szopy się tam tłuką z tym wszystkim tutaj. Generalnie dzisiaj jest też taki plan, że musimy pozbierać papieruska. Tak, i robimy klatkę dla ptaszorka. Może się uda. Dla jakiegoś ptaszorka na pewno. Tak, ja chcę ptaszorka. A ja chcę mieć jajeczka. Już tak po Wielkanocy. Czyli się podzielicie ptaszkiem i jajeczkiem. Super! Ładnie. Smacznego! A Maciej nas pobłogosławi. Bardzo mocno. Boże święty. Zostańcie moim milczem przez ramię. Ja mam już dwa ptaszki w ekwipunku. Ja tam nie wnikam i nie chcę twoich ptaszków w ogóle dotykać. Matko, ale to są zimowe, patrz, to jest snowbeard. Ja mam jednego ptaszka, takiego niebieskiego. Dziwny jesteś. No to ten jest zimowy. Idź ty, bąblu. O, ja sobie jagódki zbieram. Nie za tobą. Weź ty, halo. Przyzwoitka jesteś? O, widzę was na mapie już, dzień dobry. Przyjaciół szukam. Przyjaciół, nie w tej grze, że? Halo. Mam kiełbaskę, chcesz? Daj mi kabanosika. Bo a Maciek idzie... Słuchajcie, zaczęło się tak niewinnie od ptaszków. Ja już tam kabanosy, kiełbaski, zła krakowska zaraz wjedzie. A Maciek idzie ze swoimi dwoma parówkami. Hej. Hola, jaki ty jesteś ważny. Dwoma, ty. Jedną mam parówkę. Jedna, ale konkret. No! Ten się zakrztusił nią. Boże. Dobrze. Tak właśnie. Chodź, pójdźmy do obozu, bo zaraz noc nas zostanie, tak, tyle z tego będzie. Zaraz noc będzie. Pójdźmy. Moi drodzy, jaki plan na dzisiaj? Na dzisiaj? Maciek! Przeżyj! No Maciek, ty! Jesteś naszym planem. Tutaj się proszę wykazać ładnie, ja chcę być ugoszony prawowicie. Idziesz właśnie zobaczyć nasz piękny obóz? Bo pewnie no, odcinków żadnego odcinka nie widziałeś. Nawet nie wiesz, że w sumie mamy serię, ale tak, mamy serię. Wiem, że macie serię. Gramy sobie Don't Starve Together, to już jest któryś tam odcinek. Ósmy to już jest odcinek. Wiem. Czasem coś tam sobie włączę, spokojnie. Nie no, chodzi mi o to, że generalnie ugościmy cię kotkiem. Lody zbierajcie. Kotkiem? Kotkiem, mamy dla ciebie kotka. Ooo, czyś opuścił, jaki kociuszek. Ej, faktycznie, tego lodu trzeba nazbierać na tą... Przepraszam, że tu jest... Nie no, tutaj wiedzieć. To się masakra dzieje. Dobra, jak się robi papieruska? Z papieruska? Jezu, czy wy mordujecie koci szopy barbarzyńcy jedni? Nie, to tak. One ptaszki nam zabijają. One, ty. Czy nie wiesz, jak gram są w DBD, wiem jak grasz. Bardzo dobrze. Szukisto, ty. Co się stało? Cztery, słuchaj, trzeba TT. Mam cztery. To chcesz zrobić, no bo jak szmasz, to trzymaj. I daj mi resztę, no bo ja mam wszystkie rzeczorki na to. Ej, potrzeba jeszcze dwa. Idź, Przemku, szukaj. O Boże, on mi tak samego, tu noc ciemna idzie już. Takie dawaj, dasz radę. O, wykłaczył się. Wykłaczył się. Ej, nie. On się zżygał tym? Kasztanem? Tak. Ty, droga masz? Biczko, moja słodka, masz ci jakąś która? Pochodnię? Która? Bo są dwie. Która ma pochodnię? Ja mam pochodnię, masz 41% przeżyj na tym. O, ja mam 7 swoją w sumie, ale spoko. Ja mam kolczugę. Dasz radę. Tutaj. Tylko grzecznie tam, ja was zostawiam na chwilę i pamiętajcie, że ja wrócę. Ale my się poradzimy sobą, napawamy się, tak? O to ci chodzi. Chowam się, oddychajcie. O, ja się chowam ogólnie na noc, słuchajcie. Dokąd? Co ty masz na... Jaki w ogóle klosz? Patrz, o bach. Cylinder.
Umarłem. Wiesz, z przyczajki po prostu. Przyczajki, wiesz, jakoś tak. Trzeba przeżyć, nie? Ja się nagrzewam. Ja muszę pupu sobie pogrzeć, ale patrz. O. O, skradnę jajka pingwinom. Tylko się nie podpal, bo wiesz, ten loczek czarny. Chcesz zobaczyć mojego misia? Boże, dlaczego oni sobie pokazują loczki? Pali go nie śmiał. Patrz, pokażę ci mojego misia, zobacz. Patrz, jaki o, jest taki misio. Ej, on coś robi? Tak, gryzie. On poprawia sanity, kiedy mi spadnie bardzo. A, okej. Ale jeszcze, jak bo jest niegrzeczny Eryk. No. To bardziej Przemek jest niegrzeczny, ale dobra. To was podpalę, tu patrzcie, mam zapalarę. Ej, nie wolno. Yeah. On nas zniszczy jeszcze. Spoko, palenie lasów już mamy za sobą, więc... O, no ja chodzę z misiem słodziukiem, bo nie mam pary. O, to grupowe tulkanie. Słucham! Nie lubisz? Dlaczego, wszystko zawsze grupówkę ty chcesz mieć. Ja nie dokładnie. Rozumiem. No to jest ciepliwe trójkę. Masz już to coś, ten trzcinę, dawaj mi trzcinę. No przecież dałem ci cztery. Ja tu Maćka muszę... Jakie cztery? O, patrz co ci robię. No tu... Co to o, gryźcie go. Co to za czarodziejka z księżyca była? Ja chcę być Sailor Moon, pokaż mi tą różdżkę. Ale co? Ona robiła coś takie Otiokio? Ten się posikał. Proszę. I to było piękne. O nie, tobie, Demery Glemu. Przepraszam, pomyliłem was. Pokażę ci w imieniu księżyca. Pokaż. No, tak. Pokaż, co potrafisz, księżyczu. Księżniczko. Gdzie no dałem ci. No czekaj, jak to się robi? Łapki są, halko. Rzuć zakle... Czekaj, rzucam, uwaga. Speluję. Dawaj. Pokaż moc. Yeah! Czarodziejka z księżyca. Eryka, ja szkoda, że tych macek nie zabija. No. Piękne beauty, prawda? Beauty, fajna, jest cudowna. No. Oddaję własność, bo pożyczone zostało. Czekaj. Eryka, proszę bardzo. Przeryka wsadził Przemkowi. Komu? Kto jest kurde? A to... A ja kurtkę nie. Może w sumie ściągnę. Ja jestem no ten ja... ładny taki z kocim, z taką główką, taką kocią, króliczą. To ja, no, o. Przemek piękny, Boże, bo się zaraz mnie zakocham, ty. O, w końcu. Dlaczego dopiero w Don't Starve Together? Musiałem tyle się prosić. Tyle trzeba było czekać, nie? Ja pierdziela, tu wystarczyło raz go zaprosić kiedyś do odcinka. Ej. To w Simsach kiedyś. Podejdź, co w Simsach? Coś tu weźmiemy. No moich Simsów też nie oglądasz. Przepraszam, o. Leci mi jak sobie w coś gram na przykład, tak? Co ci leci? Filmy różne. Aha, przyrodnicze. Słuchajcie, Przemek jak na filmy przyrodnicze. Tak polecam serdecznie. No może to łapa odejść już, precz mi stąd. Najgorsze, że one są tam po tej drugiej stronie. Tak. No, tak. Musielibyście sobie zrobić taką tratewkę sobie tutaj, żeby przejść na tą drugą stronę. A zaraz, tak, nie? Widzowie nam właśnie polecali w komentarzach no. I to planujemy to zrobić w przyszłości. Dobra. Znaczy, generalnie od tego można pływać, słuchajcie. Tak, można popłynąć bardzo daleko, tylko że nie radzę robić tego wiosną, kiedy są burze, bo was piorun pierdyknie i umrzecie na środku morza. O nie. Uważaj! Ej! Przemek, widziałeś co tu się dzieje? Popatrz. Gdzie? Ej! Słuchajcie, nie wiecie co, ale gdzie... cyklop jest. Tak, dokładnie. To z obozu, won, idź na bagna. Tak, na bagna, żeby go macki docisnęły. Ja tu stoję już, także spoko. Ja idę na te duże bagna, jakby do mnie przyszedł. Tylko cię po niego pójdę. Czemu jeleniocyklop? Dobrze, ej, to już będzie pójdę. Czemu ze mną, słuchajcie, dlaczego ze mną? Idzie. Ej, on tu był, bo zniszczył całą tą wioskę. Świnie go atakują. Co ty gadasz, ale jest się u góry czy u dołu? Tutaj jest, na górze. Ja nie mogę, ja mam misję bagna. O Jezu, on tu mi świnki niszczy, ty dziadu jeden. On już się uciukał, Eryk. Już jest po nas. Po was? Znaczy, po nich. No, to zdecyduj się, nie. Halo. Nie! Jem. Czy on jest tu u was? To chodźcie do mnie na moje duże bagna. No nie, trzeba go ściągnąć. Oh my god! Eryk, ile potrzebujemy papierusów? Nie wiem. Jeszcze jeden jest potrzebny, sianko, ale chodź pomóż tutaj, bo ja mam trochę mało już. On się na tobie skupił. Czekaj, ja go zaczepię. Eryk, poczekaj. Dawaj. Ej, w ogóle, słuchajcie, cała akcja... Bierz go od tyłu. Biorę od tyłu, lubię tak. Bierz go od tyłu. Oła! No jak ty go bierzesz od tego przodu, żeś go wziął? Chyba muszę ich iść edukować. No wiesz, ale, bo wiesz, co jest najgorsze, że on nie chce się na mnie sfokusować, gzdyl. O nie, on mnie bierze w ślepy zaułek, uważaj, idę. Nie. Wiecie, co jest najgorsze? Uciekam. Że cała akcja toczy się u was, a ja idę na bagno zbierać trzcinę. No chodź tu i pomóż, bo on gania mnie, a zaraz będzie noc. Ale to chodźcie na... Tak cię goni, to idź na bagna, halo, Bąbel. Ale ja jest... no w sumie masz rację. Na macki, Eryk, na macki. Boże, święta, podobno to ja jestem głupi. Nigdy nie pamiętaj, że jestem blondynem. Ja tak mówię. Co gdzie jesteś, Halko? Ja mam umysł blondyna, wiesz? O, słyszę go. Ja jestem prawdziwym blondynem. O, cześć, jaki słodziak, mogę go przytulić? Przytul go, weź go wytulkać za raciczkę.
Jak ty jesteś łodziak, chodź jak od nóżka. O, pingwiny go zaciukają, zobaczysz, to pingwiny chodź. To Przemyk nie robi podrygu. Ja go biję mocno, ja pierdzielę. Pa, jak go teraz pingwiny jaka wezmą. Papaja, to bumam go. Pingwin, bierz go. Słuchajcie, o. Matki pingwin. Najwięcej mu zrobią. Bierz pingwina. Tylko nasze tutaj jest takie bezmackowe te bagno. Nie, mackę. jest macka, bo ja widziałem już mackę. Ja go też chcę ciuchnąć. Tutaj go dajcie, tu gdzie jestem ja, bo tu jest macka. Ej, on już ma połowę życia. Patrzcie, pingwiny go załatwią. Skąd ja widzę w ogóle? Macka, halo, tutaj mam dla was mackę. On domki wszystkie niszczy. O, ja ciebie chromole. Sayonara, czysty biczo jedna ty. Ej, ja potrzebuję żałcia. Tu, chodź. Dobra, koleś, idę. Koleś, to jest Przemek, jestem Przemek. To ja, nie. Jestem Przemek. O, tu jest macka. O, tu jest macka. Chodź, Maciuś. Tu jest macka. Boże. On to musi przyleść. Dobra, to. Pochodnie ktoś mnie ogarnie, bo my nie mamy tego. Pochodnia jakaś ktoś? Masz Maćku rzeczy na pochodnie? Dobrze, tak wiesz, jak zima przyszła noc, znaczy gęsta. No, mam. Dobra, gdzie ten bąbel poszedł? Halo, cyklop, no chodź. O, nie nisz mi tych pingwinków, halo. One mają prawo żyć. Przemek, zaszyw go tu i niech on tutaj przylezie. Dobra. Czekaj. Dobra. Dobra. Dobrze. Chodź. Idę do nich. Chodź. O, no stój, chodź tu. Idę do was. Trzymajcie się. Boże, mam 14 HP. Dobra, bije go. Mamy to? Mamy dobra, to, zobaczmy, co się dzieje. O, maczka. Dobra, ja potrzebuję się wychylać. O Jezu, maczka padła. Trzecia, ej, on idzie do naszego obozu, szybko, bierzcie go. Chodź tu. Niech ktoś tam mu się wsadzi. Bo on szopy chce, biedne szopy, o nie. A gdzie jest moja pałka? Przecież ona może bić ich. A gdzie jest mój... O, czekajcie. Ja zapomniałem, że mam zdolności. Koci szopy do ataku. Biją go, czy nie? Ty, słuchaj, ta, to on na hita pada ten koci szop, co żeś. Ale przynajmniej się zajmuje. Dawaj, czaruj ich. Dobrze. To będą teraz tutaj są maski. Gdzie są? A tu są maski, o, dobrze. Tu jest jedna. Uważaj, padam! Przemek. O, mas, nie wierzę. O, ale standardowo, odcinek bez mojej śmierci to nie odcinek. Przemek już padł! Boże, dobra, ja go dokończę, patrz. Już pada. No. Dobra, chodźcie, zrobimy mi serduszko. Chodźcie, ale jaki smutny słyszałeś tu, Maciek. Chodźcie, zrobimy mi serduszko. On tylko tak udaje, Eryk. Ale już mu mówiłem, że on nie ma serduszka. Wszystkie serduszka ja ci dałem. On ma głaz. Dokładnie. Teraz ja tu jestem, halo. Jeszcze. Jest pełnia, słuchajcie, macie glumera? Tak, nie. Jest u góry, możesz iść tam go przynieść, ale najpierw zrób mi serduszko. Macie glumera, tak jest u góry, możesz go przynieść. Gdzie masz u góry glim? W sensie nie mamy go, nie przynieśliśmy jeszcze w ten sposób, ale wiemy gdzie jest. Przemek, no to dzisiaj jest teraz fajna taka, słuchajcie, fajny okres na glumera. Ej, słuchajcie. A nie, dobra. Nie, chciałem tego dokładać. Ogólnie. Halo, ktoś miał ożywić? Ja sobie sam iść się ożywić spokojnie, do tego? Spokojnie, don't cry, już mam. Maciuś niech mnie zrobi, bo on, wiesz, tak zaraz zrobi nam sayonara biczy stąd. Będzie ale flip. To nie ma znaczenia, to tobie i aha. Tak. Tak? Właśnie. A, ja myślałem, że wam to odbiera, szkoda. W sumie tobie od razu. Misiaczki moje, gdzie macie glumera, to wam pójdę po niego. Na górze, Maćku. A, nad nami? Tak, ciągle tak. Prosto. No to idę. Dobrze, ty masz serduszko. O, a Ryczku. Co chcesz? Oho. A przyniósłbyś mi moje rzeczy? Dobra, masz, pilnuj plecaka. Przytrzymaj mi plecak, idę po twoje rzeczy. No. Przemek, weź zobacz, czy dobrze idę, bo ja mam mapę nieodkrytą. Dobra. I nie wiem, czy idę w dobrym momencie. Dobrze, i teraz tak... Nawiguj go. Dobrze, w prawo. O, ja będę ci nawigatorem undecideda. Dobrze. O, dobra, i bizony w ogóle ryk... O, dobrze, i ciągle prosto idź. Jak tak będziesz ciągle szedł prosto, to on trafisz do niego. Co to potwór jest? Nie wiem. Co to za wilkołak? Ała! Co to jest, kuźwa, zostaw mnie! To jest świniołak, uważaj na nie, one są agresywne. Ja go nie widziałem nigdy u siebie. Nie widziałeś nigdy świniołaka? Ja też go nie widziałem u mnie. Ej, świnie się robią w jako świniołaki, jak jest pełnia. W pełni, a ja w pełni zawsze po glumera cisnę i tam, wiecie, farmę sobie oporządzamy wszyscy, nie? Masz. A i masz, to jest w ogóle twój plecak. To masz, ten plecak, ja biorę swój, misiowy i idę po twoje rzeczy jeszcze. Masz czym sprzątaj, jako prawidłowa pani domu. A gdzie kurteczka? Masz kurteczkę, żeby... Ej, dałem ci kurteczkę, żeby ci dupa nie zmarzła. W plecaku jest, mam zobacz sobie. Na tyłku mam już, dobra. No. Ja do Maciusia muszę iść. Maciuś, bo źle poszedłeś. W górę, bo w prawo. On mnie goni. Aha, dobrze. To jeszcze do Maćka. A ja mam 40 HP, wiesz? Tak. Dobrze, idę, bo... Żeby tak gość tam... Ten... Mamy taki chyba helpa, bo już dwa mnie gonią teraz. Miło, sympatycznie. O, już 3! U, 4! 5! Chodź, Maciusz. 6! O Jezu, pomóżcie mi! Boże, idę. Idziemy. Ja tak do kamienia w sumie. No idę po Maćka. Dobra, ja też. Sali mi leci na łeb. Chodź, bąbel. Idę. Mam na was kolegów nowych. Chodźcie, zaprosimy gościa, będzie łatwiej. O, ja cię chromolę. Pomocy.
Zostaw go, tylko ja go mogę bić. I tylko w Dead by Daylight. Oje, jaką masz gromadę, kurde. No. Na bagna. Parze, pożar róbcie, bo noc już jest. A, dobra, przecież jest ten. Pełnia. Czekaj, ja może je zajmę sobą. Możesz ode mnie odczepić? Kiedyś może. Zaraz dzień się zrobi. Powyżywaj się trochę. One są mocne. Mam dwa na sobie. Ja mam 7 HP. Umrę. Nie rób takich rzeczy nam. No bo mnie żeś stamował. Przecież wiesz, że jestem zaraz bardzo... będzie dzień, wytrzymajcie jeszcze trochę. Jak będzie dzień, to one sobie dobra, pójdą. Dobra, odczepiłeś. A nie, jednak nie. Przemek. Zjadły nie, nam jakieś rzeczy. Ała, ała, tak one zjadają. Słuchajcie, one znaczy jedzą ten. O, dobra. Zaraz jest noc, słuchajcie. O, fajnie idą do mnie. A to co, że glomera Maćku na mnie tarabaniłeś? Proszę, dzień. No nie bardzo. Widzicie? O. Jezu, mam 20, słuchajcie, mam 7 HP, 23 sanity, świetnie po prostu. To chodź, zrobimy ci coś, Amciu. Amciu, a macie, nie, macie namiot, ale w dzień nie mogę spać w namiocie. Dzień nie mogę spać, nie. One nocą są. Nie mogę, no, nie mogę, no. Dobrze. Poczekaj. O, mamy dużo suszonego mięsa, ono chyba daje ten. Sanity? Daje 20 życia, wiesz? O, dziękuję. Ale byłby fuck up, gdybym umarł w waszym odcinku gościnnym. Nie dość, że gość, to jeszcze dead gość. Dead gość, no. No bo ja nie wiedziałem, że one tak się na mnie rzucą, tak bez przyczyny. Ja nie wiedziałem, że ten jeleniocyklop tak się na mnie rzuci. Halo, bąbelku, Eryczku. Nie wiedziałem, że on tak szybko przyjdzie, co chcesz? Gdzie jest mój kamień? Moje wszystkie rzeczy gdzie są? Gdzie jest twój kamień? Ty tylko dzisiaj pytasz, co jest, skąd ja mam wiedzieć? Moja dzida jakaś była, mój kamień taki grzewczy. Co ty myślisz, że ja z obozu teraz to masz w plecaku. Nie ma, plecak pusty mi dałeś. No to idź tam i zobacz. Czy ja mogę te meatballe zjeść? Jest, ja tak, tobie zrobiłem. Są. Aha, okej. Okay. Nie ale musisz one pytać. Słuchajcie, one mi dają tylko 3 życia. To masz ten, masz to. Masz, to dużo daje, po 20. O, no chłopcy! Chłopcy! O, ten już ginie. Eryk, to ja ci tutaj daję twoje meatballsy, bo ja jestem najedzony, proszę bardzo. Czemu sobie ciągle dają meatballsy? Jestem zazdrosny. Bo lubimy kule, no. Kule mocy. Kule mocy Lewandowskiej. Ja tutaj, co ci się wydarzyło złego? Już sobie poradziłem. Aha, no, no. O, jaki wyemancypowany normalnie, nie? Ha, poradziłem, ohohoho. Robię papirus? Dwa zrobiłem nawet. Ale że mi się udało to przeżyć, to jestem w szoku. Słuchajcie, mi się udało to przeżyć. Jeleniocyklopa przeżyliśmy. Słuchajcie, mam oko jeleniocyklopa i ono mi da 60 zdrowia. Mogę je zjeść. Nie jedz, to parasolka z tego będzie. To masz. Przepraszam. My tu jeszcze żyć będzie, Mat, zaraz pójdziesz sobie stąd. Spać! A może kiedyś przyjdę, o co ci chodzi? To będzie grał nową postacią. O. Patrząc na to, że Przemek poprawia swoje statystyki w padaniu na odcinku, to nie wiem, ile jeszcze ta seria może potrwać. Jeszcze dwa odcinki, nie? Ten tak. I kolejny, gdzie już będzie dead. O, patrzcie, mamy niebieskiego ptaszorka. W piękny, będzie mama dać ćwiergol, tylko ciupu. O, halo kolego. Niebieski. Macieju, Pacieju, where are you? Drypciam, a co? Chodź tu do Przemka. Oho, idę na audiencję. Tak, nagana będzie zaraz. Proszę. Co chcesz? O. No tak, i wzięli mnie do pracy, co cię zatrudnili, pięknie. Do kamieniołomu. Co byś chciał? Kamieniołomu się kierą, ty! No do właśnie drzewo mi dni. Karot. Chcesz, tu, macie obok... drzewko? Tak, tnij mi drzewko, bo obok masz las. Dobrze. Potrzebujemy, dobrze. Bo... A jak wyjdzie ten? Lubimy drzewce. To pokonamy. To macie szyszki jakieś, wiecie czego? Nie. Bo jego się usata szyszką. My nie mamy. Ryczku... Mamy szyszki, ja mam. Ja już mam dwie, spokój, jak ktoś to go usadzę. Eryk, masz flinty? Mam. Dasz. A jak się rozdzielało? Control albo shift. Control albo shift, no. Masz. Control. Bierz. Olać to, czym się. Czekajcie, idę się zdrzemnąć z namiotu, bo sanity. Gdzie ty mi to dajesz? Nie dajesz mi, Eryk. Eryk, na ziemię. No i... Jakby było czuć fasolkę po portoweczku, to się nie przejmujcie, tak? No pewnie. Spoko, mamy tutaj przewiew, więc wiesz. Dobrze. Nie krępuj się. Zresztą, ja dopiero prykałem fiołkami. Czułeś coś? No tak powiem, że tak czaszczyłaś. Dlatego ten jeleniocyklop tak szybko padł. Dlatego ja tak padłem, bo w swoim smrodzie nie wytrzymałem. No. Czujesz to? Czy to czujesz? No, bo generalnie, o Maciek jest znawcą. Ile potrzeba drzewa na drewno? Tak, Drako, tak. No słabo. O! No nie mówię, że wyjdzie! Co za w ogóle? Ale jaki ładny on jest! Chyba czekajcie, ja go usadzę cicho. Też go posadzę. No, a nie tak. I'm not obsession. Idź spać ty! Dobra, zostaw go, on sobie tak lata po świecie, to niech lata. Jakie czary mary robi. O. Możesz się posadzić. Ameno. No patrzcie, macie szyszki jeszcze? Nie, właśnie zjadłem. O,
To jak dobra, macie szyszki... Dobra, co za w ogóle? Dobra tam, heja! Dobra, to ja poczekajcie, zetnę drewno i będzie nowe. Czekajcie. Będę miał szyszki zaraz. No. Na raty go tutaj położymy zaraz. Idź śpiochać, to... my darling. Kurde, nie udaje mi się coś na raty. Ty chcesz go zabić? O Jezu, no oczywiście, że tak. No dobra, no mam nadzieję, że nowych tutaj tych, jak to się nazywa? Ja też muszę chociaż zraz paść w takim układzie. Halo. Nie, absolutnie. Absolutely? Dobra, mam 6 szyszek, chodź. Ej, Boże... słuchajcie, chyba go wkurzyłem. Dobra, może tak w obozie ich nie saćmy, bo tak zaraz znowu będziemy mieć... Olaz tutaj. Ale tylko na chwilę, Przemek, wiesz, żeby go usadzić. Aha, potem mogę to pozbierać? No, patrz, jaki jest słodki bąbel. Noc jest. Wiesz za mną? No, one nie one śpią w nocy? Przyjaciółmi. O, patrzcie, posadził się na noc. Tak. No i dobrze, no. No i cacy. No i Jaryczku, możesz powoli się żegnać, kończyć. Już? To już? No halo. Dzień dobry, zaraz jest. A ja się dopiero rozprawiam. To znaczy, że jak przeżyjemy, to jeszcze tu przyjdziesz. Aha! Dopiero się rozkręciliśmy, no ale no ja dobra. Się, no jeżeli ja tak sobie nie? życzysz, to w czy... takim układzie, słuchajcie. No możemy no, do rana jeszcze przedłużyć, no ale generalnie... Co dobrze. Generalnie? No wypowiedz się. Tak, powiedz swoje, to co tam powiedz. Ci tym mózgu... Powiem to, co myślę, powiem to, co myślę, powiem, co mnie boli, powiem, co mnie teraz boli. Powiedz. A więc... A nie wiem, no halo, dwa dni tak standardowo sobie tu żyliśmy. No to kiski, besoski, tak. No o, tak. Maciek, to Maciek już ma zajawkę, o. Proszę bardzo, niech się kończy. Tak, dokładnie, tak, więc dziękujemy wam za uwagę i oczywiście byliśmy dzisiaj z Przemkiem, jak zawsze, bo to jest wspólna seria. Aha. I był z nami gość specjalny, Maciek. Dziękuję za zaproszonko i byłem buzi, buzi, buziu. I wielu sukcesów wam życzę na YouTubie. Mua. Dziękuję, dzięki, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kochany. Cześć. Pa.